Jest tu taka osoba. Ale co? To jest. Ale jak nie słyszysz ruści, to. Ja, larwa, która mieszka w wodzie. Tak, to jest taki zwierzę, który mieszka w wodzie. Jest to owa, który mieszka w wodzie. I dlaczego? Nie, nie jest to ważka. To nie jest zupełnie osoba. To jest zupełnie coś innego. To nie jest ważka. Ja będę zaraz slajdy, ja wam spróbuję pokazać i uzmysłowić to, co jest ruści. Natomiast bardzo ważne tutaj w tym momencie jest to stwierdzenie niezwykłe. Tak, zwierzę niezwykłe, ponieważ zwierzęciem niezwykłym, jako zwierzę niezwykłe, rzadko się uważa owady czy bezkręgowce, bo które przeważnie są to jakieś inne zwierzęta, które nam się wydają niezwykłe. Tutaj jako pierwszy, oczywiście tego nie trzeba w tym momencie czytać, ale jest taki angielski popularyzator nauki, badacz, przyrodnik, Richard Dawkins, który napisał taką słynną książkę Samolotny gen i on właśnie w tej publikacji, w tej książce napisał tak, są jednymi z najbardziej niezwykłych stworzeń na Ziemi. Jak ja to przeczytałem, ja się zajmuję pluszczykami dosyć długo i w pewnym momencie przeczytałem tę książkę, to pomyślałem sobie, Boże, jak to fajnie, że ja się zajmuję takimi niezwykłymi zwierzętami. Wtedy jakby też do mnie dotarło, że to jest coś szczególnego. Ja się tymi owadami zająłem w pewnym sensie przez przypadek. Bardzo często w życiu jest taka sytuacja, że coś się dzieje takiego, że nagle zmieniamy swoje zainteresowania, czy te zainteresowania się na coś koncentrują. Ja akurat w tym momencie, kiedy zacząłem pracować, to poszedł człowiek, który się tym zajął, się tym zająłem, to mi ciągnęło, potem to przeczytałem. I teraz wam spróbuję powiedzieć, dlaczego to jest takie zwierzę niezwykłe. Otóż, gdzie żyją ruści? One żyją wszędzie. Można powiedzieć, że każda woda ma swojego ruścika. Tak jest zresztą powiedzenie. Więc one żyją w jeziorze Wigry, żyją w strumieniu, żyją w takich miejscach, które są zupełnie takimi mikrosiedliskami. To może być na przykład w lasach tropikalnych, u nasady liści prowadzi się woda, takie są mini zbiorniki, czy w dziuplach i wtedy tam też występują ruściki. Także one są wszędzie. I teraz to, co najważniejsze jest w tym wszystkim, to jest to, że ruścik ma dom. I ten dom jest budowany przez niego. To jest taka konstrukcja, bardzo różnorodna, w zależności od tego, jaki to jest ruścik, jaki to jest gatunek, buduje różne domy. Więc to jest larwa ruścika, która w tym momencie spróbuje przykleić tutaj kawałek piasku, ziarno piasku po prostu, w to miejsce, które tutaj jest takie wcięte. I to jest właśnie to, że ona to robi, że te konstrukcje, jak za chwileczkę zobaczycie, są tak różnorodne, to jest ta najważniejsza cecha, która powoduje, że ruściki wzbudzają takie zainteresowanie u badaczy i u ludzi, którzy popularyzują na przykład naukę. No i teraz właśnie te domki. Domki ruścików mogą być bardzo różne, bardzo różne. Mogą być one, larwy mogą być bardzo małe, te domki mogą być 2 mm długości, jak na ten, na tej lewej stronie, centymetra powiedzmy, jak po prawej, czy około pół centymetra, jak to, co widzicie na dole. Czyli te konstrukcje są bardzo różnorodne i larwa buduje dosyć długo domek, w związku z czym niekiedy w niektórych gatunków następuje taka chęć, żeby nie wybudować własnego, ale lepiej jest wygryźć jakąś inną larwę i zająć jej dom. No właśnie, teraz tak, jeżeli się popatrzyli, bo ta budowa tej larwy jest do końca jasna, tutaj widać mniej więcej zarysy, jak one wyglądają, tak schematycznie narysowane są zostały te larwy. Tutaj z kolei widzicie, jakie są, powiedzmy, anatomiczne szczegóły, to jest rzeczywiście dosyć skomplikowane. W każdym razie te larwy, które noszą na sobie domki, mają z boku takie 2 wyrostki, które przytrzymują je. I teraz sobie wyobraźcie, że wchodzicie do takiej rury, która jest z materiału, uszyta na przykład, czy plastikowa, bo one są takie sztywne i musicie się z nią posuwać. Czyli w takiej sytuacji, żeby iść z tą rurą, być w niej, no to trzeba się jakoś tam zaprzeć o jej ścianki i te boczne wyrostki do tego służą. Z tyłu są takie zaczepki, które pokazują, które są tutaj narysowane, które się zaczepiają o koniec domku. Czyli larwa jest doskonale dostosowana oczywiście do tego, żeby sprawnie poruszać się z tym wytworzonym przez siebie futrolarem. I to powoduje,
środku, prawda, z kolei ma jeden problem do wykonania, a mianowicie musi przepuszczać wodę. Prawda? Ta cyrkulacja wody, która zawiera tlen, która jest ten tlen potrzebny do zaspokojenia potrzeb życiowych, ta cyrkulacja wody musi się w domu odbywać, i ona faluje odwłokiem i tak sobie przepuszcza. Czyli to jest owad, który w postaci doskonałej, bo teraz mówiliśmy o larwach. A oprócz tego trzeba pamiętać, że tutaj to są owady spokrewnione z motylami, czyli podobnie jak motyle przechodzą przez jakie przeobrażenie? Zupełne, tak? Jest owady mają dwa typy przeobrażenia. Zupełne, niezupełne. Zupełne jest wtedy, kiedy jest poczwarka. Jeżeli gdzieś znajdziecie poczwarkę, to ta poczwarka powstała, powiedzmy, poczwarka motyla powstała z gąsienicy i z tej poczwarki powstanie motyl. I to jest tak samo. To jest owad dorosły, którego można spotkać wieczorami, bo to są nocne motyle latające nad jeziorem, nad stawem, do domu czasami wpadają. One są niekiedy kolorowe, niekiedy bardziej szare, skrzydła mają charakterystycznie złożone. I teraz ich cykl życiowy. Ich cykl życiowy w tym wypadku zaczyna się samiec, samica kopulują ze sobą, przekazuje samiec plemniki. Samica składa jaja. Te jaja składane są najczęściej do wody. I powiedzmy, to są jaja, wypływają się larwy. Larwy kilka razy zmieniają swoją wielkość, czyli linieją. Stają się poczwarką. Poczwarka przypomina już owada dorosłego. Wychodzi na zewnątrz, na źródło rośliny i staje się takim motylem, który tutaj żeście przed chwilą pokazywałem na tym slajdzie. I teraz jest pytanie, po co jest dom? Takie możemy sobie zadać pytanie. Po co im to jest potrzebne? Więc przede wszystkim jest to po to, żeby chronić się przed drapieżnikami. Ja bym tą kolejność tu zmienił, to jest jakby najważniejsze. To jest ochrona. Już nie jestem goły w tej wodzie, już nie muszę się wszędzie ukrywać, tylko jestem w czymś, co udaje. Kawałek patyka, rurkę z piasku jest wykonane, mnie nie widać. To jest pierwsze. Po drugie, dosyć ciężko jest tego domku wydobyć. To nie jest tak, że to jest takie łatwe, prawda? Oczywiście, jeżeli przypłynie duża ryba, będzie chciała zjeść łuścika, to ona go zje razem z tym domkiem, mlaśnie, znaczy ona nie ma języka, ale w każdym razie bardzo szybko ten domek został, ta granica zostanie, ta bariera wykonana. Natomiast w przypadku mniejszych drapieżników, mniejszych ryb, to jest bardzo skuteczne. No są jeszcze inne takie ważne cechy, które domek, znaczy takie korzyści, które domek daje, ochrona przed wysychaniem. Często zbiornik wysycha. Wody nie ma, życie tam się powoli jakby kończy. Teraz kto przetrwa okres suszy, ten ma przewagę nad tymi, którzy nie przetrwają. W związku z tym ten domek zabezpiecza przed wyschnięciem. Czasami ważne jest zwiększenie ciężaru, jeżeli to jest woda płynąca, to nie da się porwać ze sobą, prawda, w tej wodzie. W związku z tym domek ma z boku takie kamyczki zrobione. Niekiedy jest z kolei wprost przeciwnie, zmniejszenie ciężaru. Niektóre domki służą do tego, żeby wpływać na powierzchnię. No i teraz tak, tych wyścigów jest bardzo dużo gatunków. Tu widzicie, ile jest gatunków wyścigów. Otóż w Polsce jest 280 kilka, na powierzchni można spodziewać jest 300 gatunków. To jest dosyć duża liczba, może nie bardzo duża w porównaniu z trząszczami czy z motylami, ale znacząca. A inne owady wodne, które są tu wymienione, to jest akurat lista europejska. To znaczy w Europie jest około 1000 gatunków. Widelnic jest powiedzmy 400, to są inne owady wodne, ważki tam 140 powiedzmy, jętki 230, ja troszeczkę podwyższam te liczby, żeby to się uległo zmianie. I w takiej sytuacji można powiedzieć, że chłyściki są tą grupą, która odniosła największy ekologiczny sukces przez to między innymi właśnie, że ten domek istnieje, że on umożliwia nowe zasiedlenia, nowych obszarów, czy większej liczbie, większa ilość, to może ten to środowisko wykorzystywać. No i co wytwarzają te larwy chłyścików tymi gruczołami przed nimi? Nici kotwiczące oraz przytwierdzone do podłoża konstrukcje, jak również te przydrożne domki, o których przed chwilą mówiłem. I teraz tak, co jedzą te chłyściki? To one jedzą, można powiedzieć, wszystko, ale generalnie mogą to być drobne zwierzęta, które są atakowane przez nie.
mogą odsycać pokarm z wody, czyli jest to takiego jak sitko, po prostu sobie wyobrazili, woda płynie przez to sitko, a ja potem przychodzę i to, co na tym sitku zostało, zjadam. Może być też tak, że jeżeli weźmiecie jakikolwiek kamień, który jest, czy jakiś przedmiot podwodny, który odpowiednio długo leżał w wodzie, on jest porośnięty glonami, ale rozgarniają glony. I bardzo ważna rzecz to są liście, które opadają jesienią, szczególnie do wody. I teraz te liście, gdybyście tak na to popatrzyli, to tak w miarę systematycznie, to w listopadzie w jakimś tam zbiorniku może być bardzo dużo liści, a ja wiem, w lutym już tych liści nie ma. One zostaną zjedzone przez cały szereg organizmów, które żyją w tym środowisku, to są właśnie liści. No i teraz tak, pokażę wam kilka slajdów, które odnoszą się do tych larw właśnie. I teraz larwa może być drapieża. No, Agata napisała o grupie drapieżnej, może być, to jest okrucieństwo względne oczywiście, ale one zjadają inne bezkręgowce i są tym bardzo skuteczne. Te larwy, odczuwam jeszcze na sekundę. Tutaj po lewej stronie widać kluczowy przedmiot, znaczy ciało jest wypełnione takimi rąkami, to są właśnie te kluczowe przedmioty, z których wydziela się widzielina, która umożliwia spajanie tych kamieni, czy jeszcze inne tworzenie innych konstrukcji. I te konstrukcje inne, ja mówię o sitku i o odsydzaniu. To jest to sitko. To jest ta sieć, którą inne gatunki, pewne gatunki wytwarzają i przyczepiają gdzieś tam pomiędzy kamieniami. To jest zdjęcie z mikroskopu skamieniowego powiększone, a to widzicie, jak to wygląda w przypadku gatunku, który żyje przy dosyć silnym prądzie. Woda wpada w tym miejscu, tu żyje larwa, która co pewien czas wychodzi, zjada to, co jest, co zostało tam naniesione do środka. Także tych sposobów odżywiania jest wiele. Tutaj też inny gatunek, który też taką sieć tworzy. Wielka sieć małej larwy zostało zatytułowane. To jest jeszcze inny rodzaj domku, taki przyczepiony do kamieni, sklejony z kawałków. Tutaj jest bałem z odrodzonego piasku domki wytworzone przez chylofilidę. Niekiedy domki są przezroczyste i widać w środku ciało larwy. To jest jeszcze jeden gatunek, bardzo taki ładny, bym powiedział, którego ciało widać poprzez taki przezroczysty sekret. Mnie ta grupa kojarzy się z takimi galopującymi koni. No może trochę przesadzam, ale tak to dla mnie to wygląda. To są te domki, które wymagają z boku kamieni, żeby nie zostać zniesionym wzdłuż rzeki. Prawda? To znaczy one obciążają ten domek, te larwy, żeby też... Tutaj z kolei z kawałków roślin wytworzony domek rurkowaty, który tak wygląda. To taki domek, który umożliwia pływanie, to znaczy one są bardzo lekkie i wprowadzają tam kropelkę powietrza i unoszą się jak boja na powierzchni wody. A ten przykrył się jesiennym liściem jak kulderem. To znaczy domek jest utworzony z takich dwóch warstw liści, które no, przypominają jakiś śpiwu kulder. Tu macie z piasku domki, które tak wyglądają. Tutaj z kawałków, no to jest nazwane to szałasem, prawda? Rzeczywiście jest to może taki bardziej szałas, taka kupa chrustów, który puścik. No i ten też takiego coś sobie stworzył, prawda? W związku z czym świetnie widać, że świetnie tu widać, że go nie widać, można powiedzieć, prawda? Można sobie go wyobrazić na dnie i to będzie. No i teraz tutaj chruściki też budują domki na jakby na potrzeby przemysłu jubilerskiego. To znaczy może nie jak przemysłu, ale co artyści plastycy, którzy postanowili wykorzystać to jako zwierzęta tworzące biżuterię, dostają one wtedy do dyspozycji różnego rodzaju diamenty, złote jakieś kociuchy, czy jakieś coś innego. No i potem jak one to wybudują, to opuszczane, znaczy zmusza się je do tego, żeby z tego domku wyszły. To jest spajane jakąś żywicą i z tego się robi co? Kolczyki. Kolczyki.
Teraz możemy się zapytać, po co są kruściki w ekosystemie? To znaczy, dlaczego one są tam tak ważne? Są dlatego tam ważne, że stanowią pewien element łańcucha pokarmowego. To znaczy, one coś zjadają i coś je zjada. Czyli one zjadają na przykład liście, a co zjada kruściki? Na przykład ryby. Dorosłe kruściki są zjadane przez ptaki, szczególnie przez nietoperze. Czyli one stanowią taki element czegoś połączonego w taką kaskadę pokarmową, że zaczyna to się od roślin poprzez zwierzęta bezkręgowe, kręgowce i załóżmy, na końcu można sobie wyobrazić takiego łańcucha, że znajduje się w pewnych przypadkach człowiek, który zjada rybę, która się odżywia kruścikami. Więc to tak można powiedzieć w ten sposób. A oprócz tego one przetwarzają tą materię organiczną, która tam się znajduje, czyli właśnie liście, czy też biorą i filtrując wodę, przyczyniają się do jej oczyszczenia. I to jest taki wyjedzony liść, prawda, przez kruścika. Ale to oczywiście się dzieje szybko. Zostały tylko żyłki, wszystko inne zostało zjedzone, przerobione na jego tkankę wykorzystane, a kupy popłynęły kruścika, odchody popłynęły w dół rzeki i służą jako pokarm dla następnych organizmów, które z kolei je też wykorzystają. Także to jest bardzo złożony mechanizm, to jest pokazane mniej więcej, jak z dół rzeki to wygląda.